Cześć, tu Zaiste Ciekawy, a to kolejny odcinek serii Zagrajmy w The Last of Us. Kontynuujmy naszą fabułę jak najszybciej, żeby być jak najszybciej do przodu, poszukując od początku medaliona świetlików, którego tu zapewne nie znajdziemy na początku gry. Oczywiście, że nie, bo nie ma. Ale twórcy tej gry pewnie lubią sobie takie znajdźki wyszukiwać. Tu musimy iść. Więc pójdziemy tam. O, dokładnie to. Będziemy Bierzemy. trzymać się rzeki. Tak najszybciej dotrzemy do Tomiego. A Chodź. tu nic nie ma. Pomału, pomału i dojdziemy. No co ty? Nie wiem, czy tu. Tu nie, trzeba zejść na dół. Nie ma wyboru. Przykro, Co ale takiego taka zaszło między sprawa. wami? Co masz na myśli? To ty i Tommy. Nie trzymacie się razem. Drobna różnica zdań, nic więcej. A, no tak. Ale o co poszło? Tommy ma nieco inne spojrzenie na świat niż ja. I dlatego dołączyliście. Twoja koleżanka, Marlin, dała mi nadzieję. Ale z czasem jego entuzjazm przygasł. I odpuścił sobie za swój. Jak to wygląda? Jak się rozstaliście? Zdaje się, że rzucił mnie na odchodne. Nie chcę więcej widzieć twojej maszyny. Dobra. Ale pomoże nam? Nie wiem, co się przekonać. Damy sobie radę bez jego pomocy. No może, może. Chodźmy. Bo się pogubiłem dokładnie dokąd idzie. Mieliśmy iść w miasto i mieliśmy wyjść właśnie z tego ratusza czy czegoś tam w stronę świetlików, a teraz nagle nie wiemy, gdzie są świetlice. Pogubiłem się. Trzy gry na moim kanale ogrywam. Czasami idzie się we fabule pogubić, naprawdę. Mimo, że już grałem w tę grę kiedyś. Właśnie patrzysz na hydroelektrownię. To taka elektrownia, która zamienia energię płynącej wody na prąd. Pojęcia nie mam. To wszystko, co wiem na ten temat. Dobra. Możliwe. Bierzemy wszystko, co tu jest. Dosłownie każdą rzecz. Jak to pełno? Wytwórzmy sobie wszystko, co możemy sobie tworzyć. Bombę dymną, dawaj. Nie ma czasu do stracenia. Mamy. Coś jeszcze możemy z tym zabrać? Raczej nie. Ta strzelba nam się raczej nie przyda teraz. Bierzemy łuka. A czemu by nie? No dobra, Eli. Kręcimy, nie? Dawaj, Joel, kręć. Ja już zrobiłem 5 kółek, a to dopiero jedno. Dobra, połowa drogi za nami. Musimy podnieść drugą śluzę, żeby się przedostać. Aha. To ja mam, rozumiem, podnieść, a ty sobie będziesz tu czekać grzecznie. Ryba sobie to pływa. No dobra. Ja tu bynajmniej nic nie widzę, co by się nam przydało. Wolimy nie podpływać tam, bo jeszcze spadniemy. Nie, Eli, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Pojęcia nie mam, naprawdę.
Ja tu nic nie widzę, co by się nam przydało. I nie do końca wiem, co mamy tu zrobić, żeby przejść dalej. A gra nie pozwala mi tu przepłynąć. Czy jest tu gdzieś coś, czego nie widzę? Nie da się popłynąć dalej, jest niewidzialna ściana. No tutaj Joel się nie wespnie, bo jest za głupi na to. Sprawdźmy, czy zginiemy w ten sposób. No to też jest niewidzialna ściana, oczywiście. No Elino, no nie mam pojęcia. Poczekamy tu, może ktoś do nas podejdzie. A z tym możemy coś zrobić? Nie, to już jest zapieczętowane. Ja pierdyle. Wiem, że tu czekasz, wiem, że tu gdzieś jest tratwa, ale ja tej tratwy naprawdę nie widzę. Kuźwa. Eli. Tu musi być gdzieś przyczepiona, a my musimy ją pewnie odczepić, ale mam cię, tratwo. Już wiem, o co chodzi w tej misji. Lecimy. To musimy od spodu ją wypchać. Joel, idioto tępy. Tu. No dobra. Eli, teraz musisz... Wiem, weź na tę jebaną paletę. No właś. Dziewczynko, właś. Albo cię teraz spuścił z tego wodospadu, zobaczyłbym, czy zginiesz, ale... Niestety gra tego zabrania. Szkoda, że nie możemy decydować o twoim losie, czy zginiesz, czy nie. Brawo, ty wlazłaś. Dawaj, zakręć nim. Teraz odkręcamy tak jedno i zostawiamy Eli samą. Hej, uważaj, będziesz przechodził. Dobrze. Nieźli jesteś. A. Tu coś widzę. Coś tu będzie. Gdzie będzie? Zapomniałam zostawić tego biednego tunelu. Co ja mam zrobić? Co? Chcę o tym pogadać. Nie. Dlaczego nie? Ile razy będziemy to jeszcze wałkować? Było mnie. Zapomnij o tym. Ale... Koniec tematu. Masz rację. Wiem, niestety nie żyję. Przykro z tego powodu, ale tak twórcy sobie choro wymyślili, że mają zginąć i koniec. Czekajcie, czy gra nas tam prowadzi?
O, jestem taka głodna. Wiem, ja też. Dobra, zastrzelę pierwszą wiewiórkę, która mi się nawinie. Przejdźmy jeszcze kawałek. Potem poszukamy jedzenia. O, jeśli umrę z głodu, to będzie na ciebie. No, pewnie tak. Ja bym już żarł, ale tobie też bym zabrał tego królika. Nie ma innej drogi. Musimy przejść przez elektrownię. W doniczce było. A to znaczy, że tu są ludzie i przeszukujemy broń. Nie mogą nam przeszkadzać. Nie zgadzam. Możemy coś wytworzyć? Nie. Absolutnie nic nie możemy wytworzyć. Dobra, mapa elektrowni. Coś nowego. Byśmy to minęli prawie. Nowa broń. El Diablo. Czyli to ma... Oczywiście, że to ma kamerkę. Ja pierdyle. Lunetę. Dobra, idźmy. Tu będą ludzie na 100%. No, bo cutscenka już jest. Nie próbuj sięgać po broń. I niech mała rzeczy swoją. Eli, rób co pani każe. Okej. Mam nadzieję, że zabłądziliście. Nie wiedzieliśmy, że ktoś tutaj mieszka. Próbowaliśmy tylko tędy przejść. Przejść dokąd? W porządku. Co, znasz tych ludzi? Znam jego. Witaj, bracie. Z moim bratem, do cholery. Tommy? Orzesz w mordę. Jak się masz, braciszko? Tu diabo. Niech no spojrzę na ciebie. I mordę dostałeś. Spokojnie, ciebie też to czeka. To jest Maria. Bądź grzeczny, bo ona tutaj rządzi. Dziękuję, że nie rozwaliła mi pani głowy. Byłoby dość głupio, bo jesteś moim szwagrem. Trzeba się kiedyś ustatkować, nie? Brat męża. Eli, tak? Tak. Co tu robicie? To dość długa historia. Zaprośmy ich do środka. Jasne. Głodni? Cholernie. I tak się pokłócą. Bo bez tego nie byłoby fabuły gry. Fałszywy alarm! Do swoich! Grasuje tu dużo bandytów. Często nas napadają. Ostatnie kilka dni był spokój. Co wy tu, diabła, robicie? Spodziewałem się was w Jackson. Próbujemy uruchomić elektrownię. Była na chodzie, ale jedna z turbin się spieprzyła. Mamy prąd, Joel. Znaczy, mieliśmy. Musimy go przywrócić. Nie wierzę. Ej, wy macie konie. I to nie jednego. Hej, Tommy, pomóż mi z tym. Sorry, zaraz wracam. Mogę? Oczywiście. Lubi, jak się go drapie za uszami. Jeździłeś kiedyś? Właściwie tak. Kiedy ostatni raz siedziałaś w siodle? Winston. Jeden z żołnierzy. Dał mi kilka lekcji. Możemy się później wybrać na przejażdżkę. Byłoby super. No ty za dupcie działaj. Ty bilu. Proszę. Hej, dzięki, Tommy. Spoko. Dobra, kontynuujmy wycieczkę. I kontynuujmy. O, siema, robotniku. Mogę cię zastrzelić? Chciałbym. R? Tak? Co tu robisz? Miałeś wrócić rano do domu. Czekam na Hausera i chłopaków, żeby mnie zmienili. Nie, damy sobie radę. No już, wracaj do rodziny. Wytrzymam jeszcze te parę godzin. Okej, trzymaj się. Idź won do rodziny. Rodzina jest najważniejsza. Debilu. No, wchodzimy czy nie? Ogarnij się. Co tak długo? Maria! No mów. Jesteśmy w sterowni. Steve zaraz wszystko uruchomi. Chcesz przyjść i zobaczyć? Wolę coś zjeść z Eli. W sumie teraz i tak moja kolej. Pójdę z tobą.
Idź z Marią, przegryź coś. Joel! Chodź, Eli. Czego się boisz? Co robić. Wysyłam do was Tomiego bez odbioru. No chodź. Już szósty raz próbują naprawić te turbiny. Jesteśmy tu niecały tydzień, a ja mam wrażenie, że minęła wieczność. Niech ja się rozejrzę. To pewnie będzie pole walki. Więc będziemy musieli dobrze się schować. Mam coś dla ciebie. W zeszłym roku wróciłem do domu, do Teksasu. Większość naszych rzeczy przepadła. Jesteście z Teksasu? Masz. Trochę wyblakło, ale poza tym jest okej. Nie trzeba. Na pewno? Przecież... Powiedziałem, nie trzeba. Okej. Zachowam je dla ciebie. Tommy... Musimy porozmawiać. Na osobności. Tak, jasne. Tylko sprawdzę, co tam u chłopaków. Chodź. Idziemy. Mogę cię zastrzelić? Nie mogę. Ty idziesz tam, ja do ciebie dojdę. Mała. Ja muszę pozbierać sobie rzeczy, które tu są do zbierania. Wasze, moje, nasze. Chodźmy. Teraz możemy iść. Koniecznie musisz odwiedzić nasze miasto. Mieszkamy tam ponad 20 rodzin. Maria i jej ojciec wszystko zorganizowali. Sada jest samowystarczalna. Mamy tam rośliny, zwierzęta. Pamiętasz, jak myśleliśmy, że tak się już nie da żyć? Nam się udało. Jak się chronicie przed zagrożeniami? Dorośli patrolują teren w systemie zmianowym. Mamy nawet ogrodzenie elektryczne. Pozostaje jeszcze problem zarażonych. Co poradzić? W takim świecie teraz żyjemy. Piwko? Nie trzeba się godzić na taki świat. Gadasz jak Marlin. Sanchartet mi się kojarzy imię Marlin. To Baka. Nie jest psem obronnym, ale to poczciwy zwierzak. Fajny pies. Już cię kocham. Bierzemy twoje, moje, nasze. Te dwa bystrzaki postawią elektrownię na nogi. Chyba tym razem się uda. Nie wierzysz nam? Tego nie powiedziałem. Wszystko, co macie, jest moje. Jasne, a ja wam. Już prawie skończyliśmy. Musimy jeszcze tylko włożyć osłonę. Bomb dymnej zwiększony czas trwania zasłony dymnej. I tak w miarę długo trwała. O, kończysz. Tamtego ignorujemy. Strzelba. Szybko szczelność, jak najszybciej. Mam 50 części. Pojemność magazynka. Odrzut. Albo nie. W tego walnijmy. No i wszystko. Na lewo. Ostrożnie. Zobaczymy, czy damy radę. Okej, dobrze. I ta flaga. I co, i koniec? Wystarczy. Jest Tommy. Odpalamy? Daj mi jeszcze jedną sekundę. Dobra. Już. Śmiało, odpalaj. Zaczynamy. Ale zardzewiały. Tak. Udało się, chłopaki. Niezła robota, chłopcy. Przekażcie dobre wieści Marii. No to były schody.
Nieśmiertelnik świetlików. Mamy cię. Amunicja do El Diablo, oczywiście. O, a tu jest to wyjście na elektrownię, co wydawało się puste. I co dalej? Bo chyba gra nam się znowu zacięła. Tam spawa co chwilę jedno miejsce, Tebin. Widzisz? Jestem pod wrażeniem. Ale jesteś lżejszy od dwie bańki. Dobra, Joe. Chodź pogadać. Chodźmy tu. Otwieraj. Dupku. Nie lubię cię. Bo się kłócisz ze mną. Niezła to wasza ekipa. Tak, są nieźli. To miejsce dało im drugą szansę. Chyba wszyscy ją dostaliśmy. Dlaczego nie jesteś w Bostonie? Miałem niezłe przejście, braciszko. Chodzi o tę dziewczynkę, nie? Chodzi wyłącznie o tę dziewczynkę. No? No to dawaj. Jest odporna. Odporna na co? Daj spokój. Mówię serio. Wdychała tyle zarodników, że powaliłoby tuzin ludzi. I nic. Ja też bym nie uwierzył. Ale mam dowód. No dobra. Może uwierzę. Ale co robicie tutaj? Miałem dostarczyć ją do świetlików. Ale skoro to są twoi znajomi, dokończ to zadanie i zgarnij całą zapłatę. Świetlika nie widziałem od lat. Ale wiesz, gdzie ich szukać. Nie proszę cię o wiele, Tom. Potrzebny mi prosty sprzęt i mogę potem stąd spadać. Właściwie dlaczego myślisz, że ci pomogę? To nie mnie masz pomóc. Tommy, tu chodzi o twoją sprawę. Moja sprawa to teraz moja rodzina. A to nie jest taki sobie zwykły spacerek, wiesz? Jezu, chłopie! To niech Maria wyśle tam twoich nowych kumpli i oni to załatwią. Oni też mają rodziny. Tommy, potrzebuję cię! Potrzebujesz sprzętu? Spoko. Ale ta dziewczyna to już twój problem. I właśnie tak mi odpłacasz, co? Odpłacam? Za te wszystkie lata, przez które cię niańczyłem. Niańczyłeś, tak to nazywasz. Dla mnie te lata były jednym wielkim koszmarem. Przeżyłeś tylko dzięki mnie! Nie było warto. Daję ci lek dla ludzkości, a ty zgrywasz nadąsanego chłopczyka. Nie jesteśmy w Bostonie. Jeszcze raz mnie dotkniesz, to porozmawiamy inaczej, braciszku. Co to było? Atakują nas. Atakują? Pamiętasz jeszcze, jak się zabija, nie? Nie bronimy. W mordę, bandyci! Nie pozwólcie im się dostać do budynku! O, pierdziele to chcemy. Osłaniaj mnie! Z flanki go! No! Jakbyś mógł mnie zasłaniać. Już, nie bój się, kolego, nie bój się. Oj. Zabijaj łap od niego!
schemat tylko elektrowni. Po co nam to? Kto jeszcze? Widzicie coś? Chodźmy na most! Bandyci próbują wejść do budynku! Da się stąd wyjść! Jesteśmy w podczasku. Zostańcie! Siekiera? Podoba mi się. Ej no, tylko jeden nabój. Serio? No nie wierzę w to. Ale muszą być tylne. Ale nie podoba mi się ta broń. No hej. Pewnie tak. Co to, snajperka? To jest snajperka. Już nie żyjesz. Starczy już amunicji marnowanej. Ja dawaj. Uber szczelba? A to jest to samo? No ja. No i tyle z gry. Joel, to jest koniec. Szkoda, że nie mogę sikierem rzucać. Dobra. Spróbujmy to. Ale akcja tu się dzieje. Hej kociaku. Nie no, tam nie chcemy skoczyć. Co tu się dzieje, kociaki? Hej.
to się odpierdziela w to czasie. Wiesz, po to by, no. Po to by też już. Zapłukliśmy tych sukinsynów. Dobra, pędzimy. Otwieraj drzwi. Musimy się dostać do dziewczyn. Idę za tobą. Joel, rób co trzeba. Tam! Widziałem coś! Ja pierdolę! Posłaniaj mnie! No to jest sniperka. Dalej, zaczynajmy! Leczmy się. Wytwórzmy apteczkę. I uciekajmy. Bum, bum, bum. Nie wiem, czy to jest snajperka, czy nie. Strzelba. Była się zabawa. Zapłacisz za to! Siema, dziewczyny. Tommy? Maria! Nic mi nie jest! Dziewczynka jest ze mną! Kurde, mało brakowało. Nic ci nie jest. Nie, nie, wszystko okej. Okay. Ruszyli na nas ze wszystkich stron. Maria potem krzyknęła, że musimy uciekać. To przewróciliśmy stół, a wtedy ten wielki zwolnij, koleś... Zwolnij, dobrze? Hej, hej, hej! Jesteś Anna? Nie! Muszę z tobą pogadać. Nie ma mowy. Niech sobie znajdzie kogoś innego. Maria, ja muszę coś z tym zrobić. Wiesz, ilu ludzi dziś straciliśmy? Wiesz, co to jest grane? To ma coś wspólnego ze mną? Pogadamy o tym później. Powiedział ci, gdzie jest laboratorium? Porozmawiamy później. Później. Pieprzony błąd i ja też zostanę w domu, tak jak one, rozumiesz? Muszę to zrobić. I nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jasne. Maria. Maria! No i zaczyna się. Słuchaj. Jeśli cokolwiek, cokolwiek mu się stanie, to powiem. Wiesz, że jest ci wdzięczna? Tak, wiem. Zaprowadzę tę twoją dziewczynkę do świetlików. Nie musisz się o nic martwić. Tak będzie lepiej. Może wyniknie z tego coś dobrego. Muszę pogadać z Ellie. Powtórz, nie dosłyszałem. Nie wiem, czy coś dobrego z tego wyniknie. Co się stało? Ta twoja dziewczyna właśnie zabrała naszego konia i odjechała. W którą stronę? Chodźmy. Przed chwilą stąd wyjechała na koniu. Wracaj do środka. Pomóż reszcie sprzątać. Okej. Spokojnie. Tam. No, ale w następnym odcinku będziemy im gonić. Trzymajcie się i cześć.